Też tak uważam, dobra. Argumenty, dla których YouTube jest lepszą platformą niż Twitch. Po pierwsze, na YouTubie możesz publikować filmy oraz robić transmisje na żywo. Na Twitchu masz możliwość tylko i wyłącznie robienia transmisji na żywo. Następnie na YouTubie możesz mówić, co ci się podoba, jeżeli chodzi o transmisję na żywo. Żartować z rzeczy wszelakich. Na Twitchu, jak czarnoskórego mężczyznę nazwiesz czarnym, to masz bana. Za co? Za stwierdzenie faktu. Bo ten fakt budzi nienawiść. I teraz się moje pytanie rodzi. Jak to jest, bo z body shamingiem jest podobnie, że jak na Twitchu powiesz, ale ta kobieta jest gruba, to dostajesz bana. Czy nazwanie grubej kobiety grubą jest obraźliwe? Nie. I teraz pytanie, w jakim... Jak stawia sama siebie gruba osoba w obliczu usłyszanych słów? Jeżeli ja w tym momencie powiem do kobiety, która waży 80 kilo, kurde, gruba jesteś. Ona zareaguje w ten sposób. No i co, kurwa, że jestem gruba? Prawa do tego, kurwa, nie mam? Mam prawo! I co z tego, że jestem gruba? Problem masz jakiś z tym? Nie, nie mam. Stwierdziłem fakt, że jesteś gruba. Rozumiesz? I jeżeli ta dziewczyna zareaguje w ten sposób, no kurde, no ja jestem, ale wiesz co, dobrze się z tym czuję, mi się to podoba. Jest okej. Ale jeżeli gruba osoba sama uznaje, że nazwanie ją grubą to obelga, to sama z siebie stawia w hierarchii kurwa niżej. No tak czy nie tak? To czy nie jest przypadkiem w ten sposób, że ta osoba sama wmawia sobie, że jest obrażana? Nie drzyj się tak, typie, my się cię słuchać nie chcą, to wypierdalaj stąd, no kurwa, masz permabana, no idź stąd. Kurcoł, który ma po 300 widzów na live, no i generalnie zajebiście mi się nie żyje, ale wiąże koniec z końcem, rzuciłem pracę, stwierdziłem, że moją pracą będzie streaming na przykład. Teraz ktoś to wyśmieje, ale tak, widzowie, czy wam się to podoba, czy nie, streaming też może być pracą, ktoś może po 8 godzin dziennie streamować, nie ma w tym nic dziwnego, złego czy zaskakującego. I on jest w stanie przykładowo przy 300 widzach zarobić sobie, nie wiem, 3000 zł miesięcznie, dlatego że ma niezłe wsparcie od widzów. Są po prostu dosyć szczodrzy i go donatują. I nagle magicznie na miesiąc, kurwa, cię usuwamy, bo nazwałeś grubą kobietą grubą. I co ma taki ziomek w tym momencie zrobić? Szukać pracy dorywczej? Szukać pracy na szybko? Czy modlić się do Pana Bozi? A może Pan Twitch mi jednak wybaczy? Poza tym Twitch tak naprawdę i cała tolerancja na Twitchu to tylko i wyłącznie puste slogany i podwójne standardy. Jeżeli ja nie mogę Murzyna nazwać nygerem, to niech nyger, znaczy niech czarnoskóry, też nie może kogoś nazwać nyga. I tyle. Ja mam to w piździe. A zdarza się, że czasami te podwójne standardy obowiązują. Nie zawsze, ale się kurwa zdarza. Sorry. Wolą Twitcha? A na jakiej podstawie uważasz, że ludzie wolą Twitcha? Co masz na myśli, mówiąc ludzie wolą Twitcha? Mówiąc ludzie, masz na myśli widzów, czy masz na myśli twórców? Jeżeli chodzi o twórców, to wytłumaczenie jest bardzo proste, dlaczego twórcy preferują Twitcha. Ano dlatego, wyobraź sobie w tym momencie, że jesteś właścicielem dużej firmy i zależy ci na PR-ze. I w tym momencie przychodzisz sobie do Twitcha i mówisz, dzień dobry, chciałbym zakontraktować twórców. I masz już z góry narzucone, że twórca nie będzie kontrowersyjny, bo nie będzie rzucał rasistowskich żartów, nie będzie posługiwał się czarnym humorem, nie będzie obrażał na przykład osób z otyłością, nawet w formie żartu. I co za tym idzie? Firma wie, że nie zniechęci do siebie tej grupy osób. Czyli jeżeli gruba kobieta zobaczy, że ktoś walnął żart o grubej, to może by się obraziła i nie kupiłaby produktu na przykład takiego, jakim jest Pepsi. Albo powiedziałaby, Pepsi, nieładnie, szykanujecie nas, proszę zwolnić tego twórcę. No i do takiego czegoś nigdy nie dojdzie na Twitchu, dlatego że za to po prostu twórca zostanie bana, więc się pilnuje. Ale jak przyjdzie na YouTube'a ta sama firma, to ma wielki znak zapytania. Bo czy oby na pewno ten twórca nagle się nie odklei i nie rzuci żartu, który jest nie na miejscu, który nam nie pasuje? Nie wiemy. Więc nie płacimy. Tak wygląda mniej więcej sytuacja na rynku. Dlatego twórcy wybierają Twitcha. I ja to rozumiem. Rozumiem te firmy, które się w ten sposób decydują działać. I rozumiem twórców, którzy wybierają Twitcha, bo Twitch po prostu daje możliwości zarobkowe. Świetnie. Ale jakby trzeba rozumieć to działanie. Natomiast czy Twitch jest przyjemniejszy do oglądania niż YouTube? Nie wiem, bo nie jestem widzem.
Jeżeli chodzi stricte na przykład o czat, to uważam, że czat na Twitchu fajnie wygląda, jest ładny i przejrzysty. Natomiast to takiego dużego przełożenia na jakość oglądania myślę, że nie ma. Więcej ludzi woli oglądać Twitcha. No, większość ludzi woli oglądać Twitcha, bo na Twitchu ma większy wybór. Jeżeli prawie każdy streamer jest na Twitchu, to siłą rzeczy ten streamer przyciąga oglądalność, tak myślę. Natomiast overall to większego znaczenia moim zdaniem nie ma, tak jakby platforma. Potem jest jedna wielka tajemnica wiary. Widzowie czasami często próbują robić podziały na zasadzie zwolennik YouTube'a, zwolennik Twitcha, a finalnie to jest to samo community. Dzisiaj ja mam live'a, więc przykładowo przychodzi widz i ogląda mnie na YouTubie, ale mnie nie ma, to wyłącza YouTube'a, wchodzi na Twitcha i ogląda konkurencję. I to działa w dwie strony.